to jest. Następne zadanie z Escape Roomu polega na zdobyciu 10 razy miejsca przynajmniej w pierwszej piątce. Co jest? No to będzie dosyć ciekawe. Następnymi zadaniami Escape Roomu, czyli zadania pomieszczenia trzeciego, jest przetrwanie 30 kręgów burzy. No bardzo tutaj kreatywne, no lepsze niż to tam być 10 razy w pierwszej dziesiątce. No i lecimy z nimi. Zadaniem czwartego pomieszczenia Escape Roomu jest obrócenie się i wpadnięcie na potwora gotowego do ataku. Ukończ zadanie i uwięź potwora, a zdobędziesz nagrodę. Nagroda za pomieszczenie kosmetyczne, malowanie, nocny rave w grze. Do dzieła. No i tutaj należy zabić, po prostu zlikwidować 40 przeciwników. Jak widzicie, ja już tutaj mam progres 4 na 40. Do dzieła. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WaziGaming na naszym Discordzie Wazilandia. Siemaneczko, z tej strony Wazi, ja w tym odcinku będziemy przeszukiwać skrzynię w straszliwych skosach, drzewie rzeczywistości lub chacie Knobiego. Czyli kolejne zadania koszmarów, czar i lecimy. Na 5. O, jednak będzie trzeba lecieć na to drzewo rzeczywistości. Na mroczne drzewo. Nie no, ja mam taką gniewnicę, co ja tam będę za niebieską ganiać. Uwaga, tu jest jedna schowana. Jak nie mogę przeszukać jej? Co jest? 4 na 5, lecimy w kolejne. Gluty. Gluty są dobre. A chcę się dostać na drzewo. Cookies. Cześć, witam cię na moim kanale. No hej, hej. Co to jest za atulizacja? Nie mam pojęcia. Myślę, że jestem w strefie. Dobra, tutaj są kolejne skrzynie. Tej nie ma, dziwne. Tutaj jeszcze na dole powinny być kolejne. Proszę bardzo, tutaj mam takie skrzyneczki. Czy to jest fioletowy czy złoty? Nie jestem pewien. Dobra, to jest fioletowy. No niestety, tygnietnicę muszę wymienić. Kolejne skrzynki pod wodospadem. Następna, już ktoś przeszukał. Jeszcze jedna. Więc na spokojnie już powinniście mieć 5. Z zapasem. Tutaj jeszcze przy okazji macie domek, w nim również powinny być skrzyneczki. Już tak sprawdzę. Zlecenie, no, proszę bardzo, są skrzynie.
Oho, czy ono jest na dole? Nie, ono jest ze ścianą. Dobra, no to wszystkie skrzynie zgarnięte. No i lecimy z następnym zadaniem. Kolejne zadanie dodatkowe koszmarów czar polega na zlikwidowaniu mont wizytora w straszliwych skosach. Oh my god, jak ja lecę, a się zaraz rozbiję tutaj. Leciwe nas straszliwe skosy. O, już mroczna atmosfera. Zombiaki będą wylatywać z wszystkich stron, a boss jest w piwnicy. I tu jeszcze ktoś mi ląduje, no. O, dzień dobry. Ups, sorry kolego. No come on. Czy to był o? Chwila, czy on był? Tu jesteś. Nie, to już nie mam pojęcia z tym gościem. On jest niewidzialny. Dobra, mniejsza z tym, idziemy po bossa, bo tam kubek zaraz z Matixonem zabiją go. Oh my god, ten boss wszystko podpala. Holy, zarwał. Rzuca tymi najdami. Tam świetlikami. Pięknie, wow. Boss pokonany. Jakie tutaj straszliwe rzeczy dostałem. Niesamowite. Złota dyniętnica. Legendarna broń. Matixon ma zombie kurczaka. Okej, można i tak. No i na to wygląda, że to by było tyle na zadań koszmarów czar dodatkowych dnia drugiego. Tak więc zabieramy się za z powrotem nabijanie piątych miejsc z drugiego dnia escape roomu. Czeny, co ty tutaj robisz? Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Ratuję kurczaka. Ratuję kurczaka. Jemu już nie pomożesz, patrz. On już jest martwy, widzisz? Zniknął, poszedł do lepszego świata. Zombiaki cały czas chodzą. Mam nadzieję, że film wam się podobał. O, kolejny przeciw... Dwóch! Dobra, muszę ich zdetonować. Mam nadzieję, że film wam się podobał, jeśli tak, zostawcie lajka pod filmem, suba z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie, a jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam do skorzystania z kodu Wazji Gaming w sklepie, albo opcji płatnej poprzez subskrybującego YouTube'a. Ja wam nie przeszkadzam, życzę miłego dnia, wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, hej! Trzeciego dnia zadaniami Fortnite koszmarów czar jest zatańczenie z chromopankiem oraz uzyskanie efektu preca punktu zerowego. O ile się nie mylę, już wam pokazuję, obie z tych rzeczy powinny być w tym miejscu.
Uwaga, czy jest pan precel? O, jest. Chromo punk precel. Słabo myślałem, że zatańczy ze mną. No i kolejne zadanie polega na uzyskaniu efektu pleca punktu zerowego. Oj, proszę, mamy akurat 5. Zakupuję 3 precle. Tak one się prezentują. No i sprawdźmy to. O! Dobry ten precel. Myślałem, że również się na tego łatwa, jednak nie. Musimy chwilę poczekać jeszcze tam. Co jest? A, już mi. Już spadł ten efekt. Ale fajny jest ten precel. Nie! A jednak nie da się skinąć. Ski. Żyję sobie trzeci precel użyty. No i teraz już powinienem normalnie otrzymać nagrodę. Czyli bodajże lotnie. Ale sprawdźmy to, wyjdę do menu. Jest, koniec wszystkiego, lotnia. Oh yeah. Całkiem spoko, jeszcze zaraz chcę ją rozłożyć. Ciekawa. Dajcie znać w komentarzu, czy lotnia wam się podoba, ile zadań już wykonaliście. Siemaneczko, z tej strony Wazja. Dzisiaj w czwartym dniu zadań Fortnite Koszmarów Czar będziemy wykonywać kolejne zadanie, które polega na wykopaniu i zebraniu przerażającego partyturę w jednym meczu. Myślę, że tutaj chodzi o te nagrobki. Tak, no, to już zaznacza. Tak, to jest chyba ten nagrobek. Jeszcze się upewnimy. A nie, to jednak nie jest nagrobek. Milczący nagrobek, to wygląda jak ta grudka. Sejfem. Niedobrze. O! Się przy okazji jakieś kolejne zadanie. O nie. Uciekam stąd. Został nam jeszcze 5. Dobra. Muszę jeszcze zebrać. Podnieść. Weź partyturę. Okej, ale fail. Poluj na zombie. Lub zombie kurczaki. Partytura, gdzie ona jest? Weź partyturę. Jest czwarta. Dobra, to pola na polować zombiaki. Kolejny zadanie polega na zabiciu 5 zombie, jak widzicie. O nie. Co ja tutaj zrobiłem? Prawie się wyłożyłem. No i dobra. Pora na kolejne zadanie.
No i to by było na tyle zadań Escape Roomów oraz zadań Koszmarów Czar do weekendu. Mam nadzieję, że zadania Wam się podobały. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem oraz komentarzu. Natomiast jeśli chcielibyście dołączyć na naszego Discorda, pamiętajcie, że na stronie głównej Wazi Gaming w prawym górnym rogu znajduje się link na naszego Discorda. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zachęcam do skorzystania z kodu Wazi Gaming w sklepie. Przypominam również o możliwości wsparcia mojego kanału poprzez subskrybującego YouTube'a. Metoda wsparcia. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming w sklepie. Hej! Thank you.